Tak, dopadła mnie mobilność. Jestem w ciągłym ruchu. No i mimo, że wielokrotnie apelowałem tutaj w moich jednominutówkach, żeby używać kartki, papieru, że wszelkie narzędzia, które są związane z tym, że coś piszemy, że coś naklejamy, dużo lepiej działają na mózg, ale zdałem sobie sprawę, że nawet ten mój kanban papierowy w notatniku leżał na biurku, dlatego że w zasadzie jedynym narzędziem, które mam cały czas przy sobie, to jest smartfon. W związku z tym od jakiegoś czasu główną aplikacją do zarządzania moimi zadaniami to jest Todoist. To jest aplikacja, którą ustawiłem w ten sposób, żeby znowu mieć cały czas przed oczami moje zadania. No jak to zrobić? No tak to zrobiłem, że jak się loguję do mojego smartfona, to zawsze tym pierwszym głównym ekranem to jest ekran z tą listą zadań, czyli można powiedzieć, to jest taki jeden z elementów mojego starego kanbana, czyli lista do zrobienia. Tutaj widzę to, co mam do zrobienia. Natomiast jeżeli potrzebuję dodać nowe zdanie, też tutaj mogę dodać, albo już w samej aplikacji smartfonowej też przeciągając zmieniam kolejność tych zadań. Aplikacja Todoist jest o tyle dobra w moim przypadku, że mam tą samą aplikację online w tym samym czasie na smartfonie, jak i na laptopie, w momencie, gdy pracuję z laptopem. Także oczywiście moja praca jest specyficzna, bo nie mam zespołu, jestem freelancerem, więc mam tutaj wszystkie zadania. Jeżeli masz zespół, jesteś członkiem zespołu, to wciąż, jeżeli masz swój gabinet, to radzę ci używaj Kanbana, ale jeżeli potrzebujesz dobrej, mobilnej aplikacji, testuję od kilku miesięcy, działa Todoist. Tak, wszystko przez tą mobilność.